Najdłuższe serie gier, część druga. Mortal Kombat. Pierwsza gra została wydana na automatach w 1992 roku i zyskała na popularności przede wszystkim dzięki swojemu brutalnemu i krwawemu stylowi walki oraz przepięknym finisherom. Z czasem seria przeszła przez wiele kontynuacji, spin-offów, a nawet doczekała się filmów fabularnych. Niestety mniej więcej od 1997 roku gry z serii Mortal Kombat zaczęły przeżywać swój gorszy okres. Wszystko zmieniło się w roku 2011, kiedy to postanowiono od podstaw odświeżyć markę i to się udało. Ostatnia gra, czyli Mortal Kombat 11, wyszła w 2019 roku. Przez 27 lat powstało 21 gier. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy kiedyś grałeś w Mortala.